Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy wieczorny program Telewizji Republika z Sulejowa, gdzie dzisiaj przeniosła się Republika, bo Republika jest zawsze tam, gdzie dzieją się rzeczy najważniejsze dla Polaków, a tutaj zbierała się na nadzwyczajnym zjeździe największa w Polsce organizacja pozarządowa, czyli Kluby Gazety Polskiej. O tym, co rozgrzewało klubowiczów, będę rozmawiał z moimi i państwa gośćmi, od może z Izby Wyższej zaczniemy. Pan senator Waldemar Witkowski, Unia Pracy, Lewica. Witam serdecznie pana senatora. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami pan poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednio. Witam serdecznie. Dobry wieczór, kłaniam się nisko. Pan poseł... Dobry wieczór, pan poseł Sebastian Łukaszewicz, Suwerenna Polska. Kłaniam się, panie pośle. Dobry wieczór państwu z Białegostoku. I pan poseł Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Kłaniam się, pozdrawiam z ziemi bydgoskiej. Witam serdecznie. To, co było tematem tutaj wielu zaciętych debat, dyskusji, to jest decyzja Państwowej Komisji Wyborczej. Wbrew prawu, wbrew dotychczasowym obyczajom, stosując zupełnie inne kryteria wobec innych komitetów wyborczych, Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała o odebraniu subwencji Prawo i Sprawiedliwości. Mamy materiał. Bardzo poproszę o wprowadzenie do tego tematu. Brama Stoczni Gdańskiej to miejsce, symbol przemian ustrojowych w Polsce. To właśnie przy niej 31 sierpnia 1980 roku ogłoszono zakończenie strajku i podpisanie porozumień. Władza ta narzucona przez Sowietów, ta władza, która swoje źródło czerpała z tamtego aparatu sowieckiej represji, musiała się ugiąć i podpisać umowę tak naprawdę ze społeczeństwem. Strajk trwał 2 tygodnie. Robotnicy nie zważali na konsekwencje, choć mieli w pamięci tragiczne wydarzenia z grudnia 1970 roku. To właśnie 17 grudnia wojsko bez ostrzeżenia otworzyło ogień do protestujących robotników. Zginęło 45 osób, ponad 1100 zostało rannych, a 3000 bestialsko pobito, a następnie aresztowano. Pisanie porozumień sierpniowych 44 lata temu było początkiem unikatowego, ale też wyraźnego w swoim obliczu związku zawodowego, ruchu społecznego, jakim była Solidarność, związku, który postrzegał wolność i pragnienie tej wolności w kategoriach całej grupy społecznej Polaków i wolności w przywiązaniu do tradycji i wartości. Działacze ostatecznie doprowadzili do podpisania porozumień sierpniowych. Wśród 21 postulatów należy wyróżnić powołanie nowych samorządowych związków zawodowych, a także ograniczenie cenzury i zwolnienie więźniów politycznych. Wydarzenia sierpnia 80 roku to jedne z najważniejszych wydarzeń w historii naszej ukochanej ojczyzny. Tak ważne, abyśmy stali na posterunku jako członkowie Solidarności i oprócz dbania o sprawy pracownicze dbali o naszą piękną historię. Na fali sukcesu strajku upadł rząd Edwarda Gierka i zawiązano NSZZ Solidarność, do którego dołączyło 10 milionów obywateli. Powszechne zainteresowanie ruchem stanowiło zagrożenie dla komunistycznej władzy. I dlatego Karnawał Solidarności zakończył się 13 grudnia 1981 roku, w dniu wprowadzenia stanu wojennego. Konrad Chmioła, Gdańsk, Republika. No właśnie, ten temat rocznicy sierpnia 80 roku również był obecny podczas obrad klubowiczów. Pan poseł Sebastian Łukaszewicz, Suwerenna Polska. Panie pośle, tamten sierpień pokazał, że Polacy mają siłę, mają zdolność tworzenia wzorów dla całego świata. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy jest władza, która...
która znowu jest władzą opresyjną. Któryś z Klubowiczu porównał 10 milionów członków Solidarności i 10 milionów głosów oddanych na Prawo i Sprawiedliwość, na Zjednoczoną Prawicę. Czy to są porównywalne kwestie, pan poseł Sebastian Łukaszewicz? Myślę, że jak najbardziej, panie redaktorze, są to porównywalne kwestie. Polacy mają w sobie gen wolności od lat i ukochali tę wolność. Stąd też ta decyzja, próba uciszenia dużej grupy społecznej naszego społeczeństwa, czyli głosów, ponad 8 milionów głosów, które padły na Prawo i Sprawiedliwość. Dla rządu Donalda Tuska skończy się tragicznie, bo jak już widzimy, już do nas parlamentarzystów spływają sygnały o kolosalnej mobilizacji wśród ludzi, którzy nigdy nawet nie wpłacali na żadne partie polityczne, a tutaj okazuje się, że są bardzo zdeterminowani do tego, żeby nam wszystkim pomóc i za tą pomoc już teraz dziękujemy i prosimy państwa o dalsze wsparcie. Pan senator Waldemar Witkowski, jak rozumie tę decyzję? Bo przecież to jest dopiero początek drogi. Będzie odwołanie do Sądu Najwyższego, ale minister finansów już nieoficjalnie mówią, że i tak nie zleci przelewu, bo ta ostateczna decyzja do niego będzie właśnie należała. Jak pan rozumie, że 10 milionów ludzi tak się schowa w mysią dziurę i zapomni o tym, za czym głosowało? Czy może ta decyzja to jest właśnie próba zaognienia jeszcze bardziej sytuacji politycznej w naszym kraju? No i co z Lewicą? Bo ja nie mam wątpliwości, że to nie tylko Prawo i Sprawiedliwość może być celem takich decyzji w przyszłości. Panie redaktorze, mam osobiste doświadczenia na początku XXI wieku. Unia Pracy i Sojusz Lewicy Demokratycznej tworzyły wspólny rząd. Półtora roku w tym rządzie jeszcze był PSL, został wyrzucony za pewną niesubordynację w koalicji. No i w tym 2003 roku Państwowa Komisja Wyborcza wobec PSL-u i Unii Pracy orzekła, że straciliśmy całą subwencję na 3 lata. W przypadku Unii Pracy to było zbieranie opłat kongresowych i z tych pieniędzy zapłacenie za catering bez udziału rachunku bankowego. Kwota była kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy złotych, a straciliśmy miliony. Tych wyborców nie było 10 czy 8 milionów, bo tam prawie 900 tysięcy zagłosowało na kandydatów Unii Pracy w tamtym czasie, znaczy w 2001 roku. To po pierwsze. Po drugie, Państwową Komisję Wyborczą upolityczniły rządy Zjednoczonej Prawicy, bo to od 2020 roku Państwowa Komisja Wyborcza nie składa się z sędziów, tylko z przedstawicieli klubów politycznych. Sam byłem takim umownym, negatywnym beneficjentem tego rozwiązania, bo jak chciałem zarejestrować swój komitet wyborczy w wyborach prezydenckich, oddając 120 parę tysięcy podpisów, to w Państwowej Komisji Wyborczej znalazł się przynajmniej jeden bardzo aktywny działacz, przedstawiciel konkurencyjnej partii, który za wszelką cenę chciał udowodnić, że te podpisy się nie zgadzają, że PSL gdzieś tam 8, 3, nie da się dokładnie rozczytać. I dopiero Sąd Najwyższy, jak państwo może pamiętacie, na 12 dni przed wyborami dopuścił mnie do głosowania. No bo złożyliśmy te brakujące podpisy, ale Państwa Komisja Wyborcza nie przyjęła. I teraz wreszcie ostatni wątek, to finansowania partii politycznych. Różne są systemy na świecie, ale ten, na którym się najbardziej lubimy wzorować, system amerykański, w ogóle nie przewiduje finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Tam partie i kampanie finansowane są przez obywateli. I to, co się stało teraz, taka masowa solidarność w stosunku członków partii PiS, ale także innych obywateli, a prawo na to pozwala, którzy dobrowolnie przekazują pieniądze na swoją wybraną, ulubioną partię, to chyba jest dobre rozwiązanie. A co do decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, no jeżeli ta skala wykorzystywania pieniędzy publicznych do finansowania kampanii wyborczej była na tym poziomie, a nawet może na wyższym, bo tam wszystkiego chyba nie rozpatrywano, no to i tak ta decyzja jest dość łagodna, bo w skrajnym przypadku można było się spodziewać jeszcze drastyczniejszych kroków. Łagodna. Bo jeżeli rzeczywiście miliony złotych szły z budżetu państwa na finansowanie kampanii wyborczej, a ja to widziałem także w swoim okręgu, w Gryfowie,
gdzie mój kolega senator Ślusar startował z PiS-u, był trzykrotnym senatorem. Widziałem, jak to się odbywało. No wszystkie imprezy masowe, dożynki, jakieś święto lasu i tak dalej, nagle pojawiały się olbrzymie pieniądze, no, różnych agencji, kowrów i tak dalej, promujące tak naprawdę konkretnych kandydatów. Nie była to uczciwa gra. Udało mi się wygrać. Dziękuję wyborcom. Ale docelowo trzeba rozważyć, czy rzeczywiście podatnicy powinni wspierać partie polityczne na takim wysokim poziomie. Proszę, proszę. Panie senatorze, tylko że to jest tak, że te wszystkie informacje zostały dostarczone Państwowej Komisji Wyborczej po terminie przez podmioty nieuprawnione, bo tutaj wszelkie zażalenia, skargi mają prawo składać komitety wyborcze. Takich zawiadomień nie było. I krótko mówiąc, inaczej się traktuje Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości i pozostałe inne komitety, bo tu łatwo wskazać, choćby Campus Polska, który się teraz odbywa, na finansowanie poza tym systemem pieniędzy publicznych przeznaczonych dla partii politycznych, również innych komitetów wyborczych. Dlaczego są dwie różne miary? Bo to do tego się to sprowadza. Znaczy, trudno, czy nie jestem członkiem Państwowej Komisji Wyborczej i tak jak powiedziałem wcześniej, negatywnie oceniałem komisję tą wybraną w 2020 roku. Co do tej komisji, no poczekamy na to, co uzasadnienia też nie przeczytałem, tylko było ustne uzasadnienie pana sędziego Marciniaka. I co do dlaczego tak zrobiono, nie wiem. To Państwowa Komisja Wyborcza, rząd takie materiały wykorzystuje przy wydawaniu decyzji, jakie uważa za stosowne. I wydawało mi się, że nawet bardziej skupi się na tym Funduszu Sprawiedliwości Społecznej, czy tam Sprawiedliwości, którym suwerenna Polska dysponowała, ale przyjęła inne rozwiązanie. I tak jak powiedziałem, że ten ogrom informacji prasowych, medialnych, który był przed decyzją Państwowej Komisji Wyborczej, wskazywałby, że ta kara powinna być znacząco wyższa, bo faktycznie odebrano ileś 10 milionów, ale jeszcze więcej tych milionów zostawiono partii. I ja tak mówię tak. My jako Unia Pracy żyjemy bez subwencji. To państwa senator nam powiedział ni mniej, ni więcej, tylko że złamano w Polsce demokrację na podstawie informacji prasowych. To jest, tak to mam rozumieć. Pan poseł. Nie jest uzasadnienia Państwowej Komisji Wyborczej, bo go nie znam. No właśnie, to warto przypomnieć również, że 4 z 9 członków Państwowej Komisji Wyborczej odmówiło podpisania tego dokumentu, zapewne w obawie przed konsekwencjami prawnymi. Pan poseł Jarosław Sachajko, jak pan rozumie tę sytuację? Ja powrócę do tego pytania o skutki tego kroku, bo skutek może być, no, prawdopodobnym skutkiem może być po prostu jeszcze głębsze wykopanie rowów i podziałów politycznych w Polsce, jeszcze większe emocje polityczne. No i do czego to wszystko ma prowadzić? Pan poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Panie rektorze, obawiam się i tutaj jestem wyjątkowo zaskoczony słowami pana senatora, że jemu nie podoba się finansowanie partii politycznych z polskiego budżetu. Nie wiem, czy pan senator chce wrócić do XVIII wieku, kiedy polscy politycy byli finansowani przez ambasady rosyjską i pruską. No niestety mieliśmy podobną rzecz, no bo pan Paweł Piskorski ujawnił w swojej książce i tego pan premier Donald Tusk nie zaprzeczył, że poprzedniczka Platformy Obywatelskiej była finansowana z pieniędzy niemieckich. No właśnie pan redaktor powiedział o Campusie Polska, która również jest finansowana z pieniędzy niemieckich. Więc albo to będą obce ambasady i obce państwa finansowały polskich polityków, albo wyciągniemy wiedzę z naszej trudnej bardzo historii i będziemy sami się finansowali i sami stanowili. My jako Kukiz 15
mówimy o tym, aby co roku Polacy decydowali przy rozliczeniach podatków, przy rozliczeniu PIT-u, na jaką partię wskażą 5 zł ze swojego podatku. I jeżeli to by było wdrożone, to jestem pewien, że obecna koalicja w przyszłym roku miałaby marne szanse na to, żeby się utrzymać, bo nie zrealizowali państwo swoich obietnic wyborczych, z którymi państwo wygrali. Ale ja chciałbym powrócić do tej dzisiejszej daty, bo tam w sierpniu 80 roku było 21 postulatów. I ja widzę, że my się cofamy wprost do tego, bo obecna koalicja chaosu chce wprowadzić pracujące niedziele. Wówczas walczono o wolne soboty. A w tej chwili obecna koalicja chce przywrócić czy wprowadzić pracujące niedziele. Jak nieprawda? No przecież proszę posłuchać trzeciej drogi. Ale panie senatorze, jeszcze chwilę, bo tam jest jeszcze kilka innych ciekawych postulatów. Postulat trzeci, wolność słowa. I co się dzisiaj okazało? Że Republika straciła akredytację na to, żeby być na jutro na Westerplatte, bo tam się pojawia pan premier Tusk. A gdzie jest pan premier Tusk? Tam nie może być wolnych mediów. Idąc dalej, postulat 18. Panie pośle, ja tutaj wtrącę, że wyjaśniamy właśnie w tej chwili tę sytuację. Wszystkie informacje będą na naszej antenie, no jak tylko je uzyskamy. Idąc dalej, postulat 18. Urlop macierzyński płatny przez 3 lata. My mamy tylko niecałe 5 miesięcy. W Estonii, w Rumunii są 2 lata płatnego urlopu i tam wskaźnik macierzyństwa, dzietności skoczył do góry. No, ale u nas tylko państwo mówią o tym, że się troszczą o kobiety, a został wprowadzony program w tej chwili przez obecną koalicję chaosu, który mówi, jak chcesz dostać pieniądze od państwa dodatkowe, to masz iść do pracy po 3 miesiącach. Jakie to jest traktowanie kobiet i macierzyństwa? Więc mamy problem w ogóle z postulatami z 80 roku. Postulat 12. Dobór kadr kierowniczych po kwalifikacjach, a nie partyjnych. A w tej chwili co mamy? Brat ministra zostaje rektorem Akademii Pożarniczej. Szef struktur lewicy z Wrocławia zostaje jakimś dyrektorem, a później ministrem. To partyjniactwo państwu się rozłazi, więc panie senatorze, prosiłbym, żeby wrócić do tych postulatów z sierpnia 80 roku i je wdrożyć w życie. I nie ulegać tym liberałom i osobom rozwalającym polską demokrację, bo mamy problem. Pan poseł Piotr Król, no, Prawo i Sprawiedliwość znalazło się w wyjątkowo trudnej sytuacji, ale słyszymy już, mamy doniesienia o ogromnej ofiarności ludzi. Co Prawo i Sprawiedliwość zrobi w takiej sytuacji? Bo to nie chodzi o pieniądze, bo pieniądze zawsze są tylko środkiem do celu. Chodzi o ten cel, jakim jest, no, przepraszam bardzo, domknięcie systemu, które właśnie, no, chyba jest próba dokonania takiej sytuacji. Przede wszystkim, panie redaktorze, różnego rodzaju funkcje w życiu się pełni, ale człowiekiem się jest. Ja dlatego w imieniu moich koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości chciałem zacząć swoje wystąpienie od serdecznego, serca płynącego podziękowania, bo myśmy się takiej reakcji po prostu nie spodziewali, tak masowej reakcji. Bardzo, bardzo, bardzo chciałem tym z państwa, którzy byli łaskawi nas wesprzeć już właściwie w pierwszych godzinach po ogłoszeniu tej haniebnej decyzji, chciałem państwu po prostu bardzo serdecznie podziękować. Bo przyjaciół poznaje się w biedzie. Ja myślę, że to porównanie tych z państwa, którzy oczywiście mają stabilną sytuację finansową i mogą nas wesprzeć, żeby tą podjąć próbę ratowania demokracji w Polsce, to bardzo uprzejmie o to proszę, ale przede wszystkim chciałem w imieniu mojego środowiska podziękować, bo to jest coś wyjątkowego, co się wydarzyło od wczoraj. I myślę, że dobre konsekwencje tego poruszenia Polaków będziemy w przyszłości obserwować. Zgadzam się w pełni z tym porównaniem i tym nawiązaniem do postulatów z 80 roku, no bo to jest jednak pewien rodzaj paradoksu, że narzucona przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich władza, która była fikcją, bo wszyscy wiedzieli, kto tak naprawdę rządzi, że rządzi Polska Zjednoczona Partia Robotnicza ze swoimi 2 satelitami.
bo nikt się tego nie spodziewał, że po tylu latach będziemy mieli próbę tak naprawdę reaktywowania tego systemu. Bo mamy dzisiaj Platformę Obywatelską, która się teraz chyba nazywa Koalicja Obywatelska, trójkę, a nie dwójkę satelitów. No i próbę, tak jak w 1947 roku, właściwie w jedynych wyborach, w których miała szansę startować prawdziwa opozycja, czyli opozycja Mikołajczyka, próbę tak naprawdę najpierw zagłodzenia, a potem likwidowania największej siły opozycyjnej. Proszę popatrzeć, jeszcze raz wracam do tego wielkiego ruchu serca, którego wielu Polaków dokonało, wspierając nas finansowo. Nasi wyborcy płacą podatki. I to jest pewien rodzaj umowy społecznej, że z tych podatków są finansowane partie polityczne, bo to partie polityczne są solą demokracji. I teraz jaką mamy w Polsce sytuację? Otóż nasi wyborcy płacą, płacili i będą płacić podatki, czyli będą finansowali między innymi te partie, które próbują tutaj na naszych oczach PRL odtworzyć, a z drugiej strony jednocześnie równolegle wpłacają na partie, której są wyborcami, bo ich partia straciła dofinansowanie z ich podatków. Tak naprawdę nasi wyborcy ponoszą też ta próba odtworzenia PRL-u odbywa się ich kosztem. To też sobie trzeba jasno i szczerze powiedzieć, ale ja myślę, że ta władza, która próbuje nam tutaj PRL odtworzyć, i też chciałbym przytoczyć jeden z postulatów, bo to jest niezwykle symptomatyczne, bo wtedy zwykli Polacy, którzy za chwilę tworzyli NSZ Solidarność, oni w jednym z postulatów domagali się uwolnienia więźniów politycznych. Jestem głęboko przekonany, że gdyby działaczom Solidarności powiedzieć, że będzie wolna i demokratyczna Polska, będą wolne wybory, a potem przyjdą takie wybory, po których właściwie w ciągu kilkunastu czy kilku tygodni pojawią się znowu więźniowie polityczni, pojawią się księża, którzy będą w więzieniach, pojawią się urzędnicy, którzy będą w więzieniach, pojawią się ministrowie, którzy będą w więzieniach, to myślę, że oni by po prostu zwyczajnie po ludzku, bo jak to, że w to nie uwierzyli. I dlatego nie możemy pozwolić na to domknięcie, to przywrócenie PRL-u. I dlatego tak istotne są wybory prezydenckie. Oni po prostu kończąc, oni próbują doprowadzić do sytuacji, w której, no bo nie jest żadną tajemnicą, że nasz kandydat będzie rywalizował najpewniej w drugiej turze. Oni próbują doprowadzić do sytuacji, w której nasz kandydat będzie miał, prawda, zwichniętą nogę, wybite ramię, nie wiem, jakąś drewnianą pałą jeszcze będzie po plecach dostawał i jednocześnie będzie miał brać udział w wyścigu, właściwie najważniejszym politycznym wyścigu prezydenckim. Bo ten, kto wygra wybory prezydenckie, zdecyduje o tym, czy Polska będzie miała szansę na to, żeby tu wróciła demokracja, jeśli wygra nasz kandydat, czy też po prostu PRL zostanie przywrócony, jeżeli wygra kandydat opierany przez koalicję 13 grudnia. Panie pośle, to jeszcze dopytam, bo tutaj najważniejszym hasłem, które rozbrzmiewa na zjeździe klubów Gazety Polskiej, jest nie myślnik bać Tuska. Zresztą niektórzy uczestnicy manifestacji, na przykład w Poznaniu, są spisywani przez policję za skandowanie tego hasła rzekomo wulgarnego. Ciekawe, które z tych trzech słów jest wulgarne zdaniem policjantów, ale no właśnie, bo to są czasy wymagające odwagi, a z drugiej strony no próba restytucji tutaj Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego no jest nieco groteskowa, przepraszam bardzo, ja pamiętam prawdziwy stan wojenny i pamiętam miliony Polaków, którzy nie bały się Czesława Kiszczaka, no to przepraszam, ministra Siemoniaka tym bardziej się nie będą bały. Myślę, że to, czego ci ludzie nie docenili, to jest coś, co nam pozwoliło przetrwać wybory. Mamy w dobrym tego słowa znaczeniu dobrą polską przekorę. I oni po prostu przepalili temat. No, w dosłownym tego słowa znaczeniu, i to te pierwsze godziny reakcja zwykłych Polaków to pokazała. No, nikt jeszcze z tą dobrą polską przekorą nie wygrał. No i oni się o tym niedługo przekonają. Jestem głęboko przekonany, że wygramy wybory prezydenckie mimo to rzucania tych kłód pod nogi. I to zwycięstwo w wyborach prezydenckich będzie przyczynkiem do tego, że potem odzyskamy władzę w wyborach parlamentarnych. Głęboko w to wierzę, bo w przeciwnym razie, no jeżeli ci ludzie będą mieli prezydenta, no to ja się tu spodziewam w dosłownym tego słowa znaczeniu, że demokratycznych wyborów do parlamentu już po prostu potem nie będzie, bo oni nam po prostu nie pozwolą wystartować. No nie zarejestrują nam kandydatów i co zrobimy? No to musimy sobie zdawać sprawę z tej stawki, która przed nami stoi w wyborach prezydenckich. Natomiast ta reakcja Polaków, zwykłych Polaków na to, jak zostaliśmy brutalnie potraktowani, myślę, że pokazuje na to, że
że my po prostu tę batalię wygramy. I wygramy ją w demokratyczny sposób z tymi neodemokratami. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj krótszy program ze względu na wydarzenia w Gdańsku pod Westerplatte. Wyjaśniamy te wszystkie kwestie. Miejmy nadzieję, że ta władza się zreflektowała w porę i nie dopuści do skandalu prawdziwego, jakim byłoby uniemożliwienie pracy telewizji Republika podczas rocznicy II wojny światowej. Za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękuję. Byli z nami pan senator Waldemar Witkowski, Unia Pracy, pan poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15, Demokracja. Panie Sienisko. Pan poseł Sebastian Łukaszewicz, Suwerenna Polska. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich uczestników zjazdu klubów Gazety Polskiej. Dziękuję bardzo. Przekażę pozdrowienia i pan poseł Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. W przyszłym roku wpraszam się na zjazd, panie redaktorze. Dobrze, również przekażę organizatorom. Państwu bardzo serdecznie dziękuję, naszym widzom. Z Sulejowa, gdzie trwa wciąż zjazd, nadzwyczajny zjazd klubów Gazety Polskiej. W tej chwili trwa spotkanie z premierem Mariuszem Błaszczakiem. Wczoraj, znaczy jeszcze dzisiaj był z nami pan minister Przemysław, były minister edukacji, był poseł Daniel Obajtek, był premier Mateusz Morawiecki, żeby najważniejszego polityka zostawić na koniec. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. To był program Republika Wieczór.